tym materiale zapoznasz się z korektami liniowymi dostępnymi w zakładce Kalibracja, korekty, skrót klawiszowy F12. Jeśli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KME, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. Pamiętaj, najeżdżając na poszczególne opcje, znajdziesz dodatkowe opisy w tak zwanych dymkach. Korekty liniowe są najprostszym sposobem wprowadzania korekt na dawkę gazu. W oknie korekty dostępne są liniowe korekty dawki gazu w zależności od wielu parametrów. Są to następujące parametry. PSE. Dodatkowa korekta na ciśnienie gazu umożliwia skorygowanie wbudowanej korekty na ciśnienie gazu. Na wykresie tej korekty będzie dodatkowo wyświetlona pionowa linia w miejscu odpowiadającym ciśnieniu roboczemu. WAG. Korekta na podciśnienie wprowadza korektę dawki gazu w zależności od aktualnej wartości ciśnienia w kolektorze ssącym. TGS. Korekta na temperaturę gazu. Weryfikację korekty można przeprowadzić na zimnym silniku, TRET mniejsze niż 20 stopni, porównując korekty z OBD lub czas trysku na benzynie i gazie. Należy wybrać takie korekty, aby różnica między czasem benzyny na benzynie i czasem benzyny na gazie w takich warunkach była jak najmniejsza. Pamiętaj, dla systemów gazowych firmy KME zastosowany czujnik typu CCT6 jest zintegrowanym czujnikiem mierzącym ciśnienie gazu z reduktora, podciśnienie w kolektorze dolotowym oraz temperaturę gazu w przepływie. Pomiar temperatury gazu w przepływie zapewnia precyzyjny pomiar i dawkowanie gazu w warunkach rzeczywistych. TRET, korekta na temperaturę reduktora, wprowadza korektę dawki gazu w zależności od aktualnej temperatury reduktora. RPM, korekta na obroty, wprowadza korektę dawki gazu w zależności od aktualnych obrotów silnika. TEN, korekta na temperaturę silnika, wprowadza korektę dawki gazu w zależności od aktualnej temperatury silnika odczytanej z OBD. Ta korekta dostępna jest tylko w sterownikach z modułem OBD i wymaga podłączenia z OBD oraz dostępności temperatury płynu chłodzącego. UNI 1 i UNI 2. Dwie uniwersalne korekty pozwalające wybrać jeden z dodatkowych parametrów z listy. Są to dowolne wejścia lub wyjścia analogowe, ciśnienie reduktora, średni czas trysku benzyny, średnia dawka benzyny, średni surowy czas trysku, tylko sterownik trysku bezpośredniego i inne, na przykład parametry odczytane z OBD. Każdą korektę można włączyć-wyłączyć, zaznaczając opcję włącz korektę oraz przywrócić jej ustawienia standardowe przyciskiem Standard. Włączenie danej korekty widoczne jest przez podświetlenie na żółto odpowiedniego pola na pasku FUNC przy panelu odczytów, zmianie koloru na pasku aktualnych wartości korekt oraz zmianie koloru zakładki w oknie korekty. Dla korekt na temperaturę gazu oraz temperaturę reduktora można wybrać predefiniowane wartości korekty. Standard, małe, średnie, duże. Wszystkie korekty mogą posiadać od 2 do 10 punktów, których położenie można zmieniać za pomocą myszki, klawiatury lub przycisków znajdujących się po prawej stronie wykresu korekty. Edycja punktów korekt za pomocą myszki i klawiatury jest analogiczna do edycji punktów modelu F9. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. W następnym odcinku opowiemy Ci o specjalnej korekcie liniowej na przełączenie systemu KME Nevo SkyDirect na gaz w przypadku zastosowania emulatora zaworu pompy EZP. Pozdrawiamy, zespół Akademii KME.